Bardzo dobrze. Żyje. Pojedzony. I można grać dalej. Także kolejny palcik i kolejna zabawa. Okej, dalej nie wiem, jak mogę zmieniać bronię. Fu, moce. Chyba mogę tylko je wyłącznie tak zmieniać. Wysysając. Dobra. Egej, no witam cię ponownie. Niby w sumie rozsądne to rozwiązanie, że nie możemy w locie zmieniać mocy. Bośmy żonglowali tym, żonglowali i bylibyśmy po prostu zbyt potężni. Ale no kurde. Spuścizna kola, lecimy dalej. Halo? Hej, co tam? Desin, dostałem cynk w sprawie mojego naczelnego. Jest w porcie, będą go transportować w jakieś tajne miejsce. Rozumiesz chyba powagę sytuacji. Musisz go uwolnić, zanim trafi na pokład. Jasne, robi się. Wasz materiał musiał dotyczyć jakiejś grubszej sprawy, skoro ścignę o was DOZ. Próbowaliśmy rozwikłać kwestię powrotu przewodników. Zastanawiałeś się, skąd pochodzą twoje moce? Nie, zawsze byłem kozakiem. Po prostu któregoś dnia stałem się kozakiem z supermocami. Razem z szefem próbowaliśmy udowodnić, że przez ostatnie lata DOZ maczało palce w rozprzestrzenianiu genu na przewodnictwo. Myślę, że odkryli przyczynę powrotu przewodników i rozgryźli, jak okiełznać ich moce, a potem wykorzystać do własnych celów. To dlatego w szeregach DOZ jest tylu przewodników. Stwórzmy coś, czego nie da się kontrolować, a potem spróbujmy nad tym zapanować. Wypisz, wymaluj DOZ. Znajdę twojego szefa, nie martw się. Ciekawe, czy po tym całym Ghost of Tsushima Sucker Punch wróci do serii Infamous. W sumie to jest seria, która ma duży potencjał. Elsin, uciekaj! Ktoś mnie wystawił! To pułapka! Poważnie? Chyba zostanę przy tradycyjnym dymie. Jak nie zdążyłem? Elsin, uciekaj! Ktoś mnie wystawił! To pułapka! Kolejnie będzie na... Na tył startowy na PS5. Możliwe. Jest jakiś dym do wyssania? Jest.
Pizza Fish. W tym przypadku chyba przydałby się bardziej. W sumie nic by się nie przydało. Jo, siema. Siema, Fmo. A, tu jest. Wolf, co to było do cholery? Urządzili na mnie zasadzkę! Nie, Darcy, czekali na mnie. Po prostu znalazłeś się w złym miejscu o niewłaściwej porze. DOZ chce mnie zabić. Na razie udało im się tylko mnie wkurzyć. Odezwij się, jak będziesz potrzebował jeszcze mojej pomocy. O, już mam prawie 4 poziom kalmy. No, z tym jest od 18 jakoś, więc nawet i 6 chyba. Co no? Znaczy nie no, strumyczek był faktycznie tak 17 chyba nawet. Sam w tym, że no włączyłem strumyczka, bo czułem sobie na którą przerwę. To mi się nigdy nie znudzi. Dobra. Już wszystkie zadania poboczne mam, więc można robić dalej. Gaben still in beta Gaben. Co Gaben? Podżegacze chyba szykują się na wielką paradę. Chodzisz? Czemu nie? Walić hejterów. Hello. Widzę, że nawet dozowcy zostali tam zaproszeni. Tak. Jak to się mówi? Przyjaciel mojego wroga nie umie dobierać sobie znajomych? To nawet lepiej dla nas. Mamy ich zebranych w jednym miejscu. Chyba wolę moce dymne. Wracaj do mamusi! Dobrze kombinujesz, Dymek. Kto pierwszy do następnego wiecu? Tak bardzo robiło, czy mi się pojedzili. I tu jest zazdrościsz. Przedstawienie.
No to będziemy szukać i szukać, aż znajdziemy. Mogę tak imprezować do rana. No, easy peasy. No i się chyba nie liczą. Czy powieszenie się lepsze jest? Lepsza jest moc neonu. Ale do walki zdecydowanie... Zdecydowanie ogniowa. 100 brzuszków, 100 pompek, 10 km dziennie. I będziesz wtedy mógł nawalać dymem. A w czwartek czu... Tak? Już ten czwartek? Cicho. O! Mam bardzo złą karmę. Dych publiczny. Lada moment i... Ja do momentu będę niesławnym, haha. Nie rozumiesz meme, anime nie oglądałeś. Jest dobrze. Może będzie na następnym wiecu. Oby inaczej. A w sumie to tak czy siak dostanie łomot. A ty? O nie, ja chciałem po prostu zobaczyć. Ten noc. Ja po prostu chciałem zobaczyć. Achievementa, trofeum. Ja po prostu chcę zrobić platynkę z Infamousa. A dostaje mi się? Skupisko dymu mi potrzebne. Zgubicie mnie na pewno, ale poczekajcie, już mamy źródła dymu.
No wyskocz, bo ci za chwilę diabną. Bez dymu to ja dużo tu nie zdziałam. Pojedynkę nie jest tak fajnie. Przepraszam, nie zdążyłam, Dymek. O, nie zauważyłem, że cię nie ma. Wiem, gdzie jest ich przywódca. Jestem na zachodnim krańcu tunelu Pioneer. Namierzam go. Okej, zachodni koniec tunelu Pioneer. Czekaj tam na mnie. Eskortuję go oddział dozowców. Właśnie wjechali do tunelu. Nie będę... Fetch? Fetch? Wjechał do tunelu. Ciekawe, czy weszła do tunelu. By the way, życzymy w czwartek twojemu Hanowi najlepszego. Dobra. Przepraszam, ja służbowo. Przepraszam, pędzę na randkę. Podobno się odchudzą. No to chyba tak średnio mu wyszło. XZ, no właśnie, XXXXL. Obrzeźniony jest jakiś animu o płatnym zabójcy. Wozgę, nie coś takiego? Jest. Requiem bodajże. Czekaj, znajdę ci nawet. Nawet kilka, o najemnikach mam też. Możemy teraz nawet ci pokazać, pyk. Chwila. Jest coś takiego? O właśnie, Phantom. To jest bardzo dobre, polecam ci. Zapisuj się Phantom, Requiem for the Phantom. O zabójcach. To jest niezłe. I jeszcze było jedno. O najemnikach dokładniej, ale też nawet spoko. Black Lagoon. Też jest fajne. Polecam ci dwie. Ale coś jak Hitman. No to właśnie Phantom powinien być. Phantom jest taki bardziej hitmanowy, mi się wydaje. Ale jest to ciężko mi coś sobie przypomnieć, bo to oglądałem z jakieś 6-7 lat temu. Dawno temu. Ale nie, na pewno tamta seria jest bardzo dobra. To jest tak samo Black Lagoon o najemnikach. A tam tak to Phantom mi się wydaje. Ale musiałbym to sobie przypomnieć. Mogę też zerknąć. Po ocenie coś wysoko. Czekaj. To jest spoko, ale to nie jest taki osią zabójcy.
Ty. O jakimś zabójcu, o jakimś zabójcy mówisz. To nie wiem, Black Lagoon, właśnie Phantom. Phantom raczej jest z tych dwóch. Jak powiedzisz coś o zabójcy, to mi się to właśnie jako pierwsze, no, w pamięci zakotwiczyło, zakotłowało. Wiesz, że Hunter x Hunter jest strasznie długi? Że to jest jedna z lepszych serii, fakt, ale no, jest to cholernie długie. O, Darker Than Black. Darker Than Black, szczerze mówiąc sobie, jest o zabójcy, ale zabójcy z takimi nadprzyrodzonymi mocami, więc raczej nie podpasuje ci. Ale Phantom jak najbardziej. To już oceny 8, więc trochę niżej. Ale pewnie coś będzie. Nie mogę sobie przypomnieć. O, Grisaya. Ale to jest takie mniej o zabójcy. Znaczy no, jest tam, głównym bohaterem jest zabójca i to bardzo sprawny zabójca. Ale no... 91 Days. 91 Days. O mafii. Spoko też. A propos mafii. Jezus, była taka... Bacano. Bacano, o tym chciałem powiedzieć. Dokładnie, Bacano. Trochę nisko oceniłem, ale jest dobre. Też o mafii było. Z tydzień, że jedziemy, ja mam 38 odcinków Alchemista. O, to... Co, w dzień? 47? To jest niemożliwe. Że to jest możliwe, ale niemożliwe. Mój rekord to jest 26 odcinków w ciągu dnia. 47 to jest... Jezu, to jest nieosiągalne. Czy to jest osiągalne, ale to jest nieosiągalne. Jesteś szalony. Ty jesteś większym weebem ode mnie. Oj, dezen. Dwu demon. Nie no, musiałbym bardziej pogrzebać. Ale mówię, no, Phantom... Phantom jak najbardziej. Jeśli szukasz czegoś o właśnie zabójcy. No nic, lecimy dalej. Uwaga, idzie się! Trzymaj się tam, Fetch, idę po ciebie. Wszędzie was pełno. Idę! Co to jest do cholery? O, widzę, że szedłeś za śladami. Ta, trudno przeoczyć. Słuchaj, przy wyjściu z tunelu czai się chyba z milion dozowców. Wyjdź powoli i udawaj przestraszonego. No tak, myślę, że dam radę. Oni myślą, że mają cię w potrzasku. Ha! Ale są w błędzie, bo... Bo jesteśmy chuj, duetem super bo jak obejrzałem 10, to w sumie kolejne 10 to tylko formalność. A jak obejrzałem 20, to jestem w jednej części głupio kończyć. Tutaj dojdzie do połowy. Jestem w połowie do zajebaliki Fangelo, oglądam dalej. Liczę, że obejrzałem, skończyło mi się czas. Tak to jest właśnie z dobrymi seriami.
O rany, chłopaki, toście mnie przyskrzynili naprawdę. O, panie. Okej, jaki plan? A zrobiłem dziurę. Łomot? Łomot to nie jest plan. O, konieczność dziejowa. Niezły strzał. Dawałem sobie radę. Ładne to miasto na co, co? Te światła i woda. Mam nadzieję, że nie zmieniasz się właśnie w kobietę. Nie. Poczekam, aż ty to zrobisz. Aha! Potrzebujesz pomocy kobiety, ale jak każdy facet, nie chcesz się przyznać. To była mi Adelcy. A chciałem mieć to. Ale zakończę mają beznadziejnie. No. Hej, Dynek, poradzisz sobie. Zazwyczaj. A chciałem mieć to nie skomentuje. Tak, jest. Dobra, porobię. No tam było beznadziejnie. Na rogu piątej i Wall. Padniesz z wrażenia. Tam to było beznadziejne, akurat to prawda. Death Note was ending? Odpal tę kamerę. Najgorszy. Coś ciekawego dla telewizji. Okay. Najgorszy to nie wiem. Nie rób mi krzywdy. Witam Państwa. Nazywam się Abigail Walker, ale znajomi mówią na mnie po prostu Fetch. Dwie rzeczy o mnie. Po pierwsze, jestem rybą. Po drugie, nigdy w życiu nie skrzywdziłam niewinnej osoby. I ciągle tak jest. Pewnie uznacie mnie za potwora, ale to nie moja wina. Ci, którzy zwalczają przewodników, nie dają nam żadnych szans. No, a kto jest temu winien? Może ty? Wow! Niezła końcówka. Samo wyszło. Tak? Ale go rozwaliłam, co? No, to będzie hit. Oh, ale wuzuje we mnie. Taki gul to już w ogóle. Taki gul to już beznadzieja, tylko z nadzieją. Dobra, walcz aktywistów. Uhuhuhu! Może pójdziemy gdzieś, gdzie ta cała wojenka nie przerwie nam gry wstępnej, co? Ona jest dla cieniasów. Dobre. O nie, domo zrobił jest coś, kiedy będzie kolejny sezon animu. Pan Panczmana skończył się niemiawo, bo ale to wiadomo, bo drugi sezon w kwietniu. Drugi sezon w kwietniu, dokładnie. Czekam, ale doczekam. Kolejny sezon Gula też w kwietniu. Takie toki góra to nawet nie ma co czekać. Lechego syna. No i tutaj główny bohater jest. Na pewno jakbym był dobrym. Halo? Dzwonię, żeby ci podziękować. Gdyby tak nie było. Przepraszam za ten pokaz laserów na koniec, ale wiesz, dawno tego nie robiłam. Spokojnie, nie musisz mi się tłumaczyć. Musimy to powtórzyć. Wszystko. Prędzej czy później te banciory nas załatwią, więc. Musimy kuć żelazo, póki gorące, złapać byka za rogi i wycisnąć z niego ile wlezie. Trzeba żyć szybko, umrzeć młodo i zabrać ze sobą do grobu tylu dozowców, ile się da. O nie, proszę pani, ja wyjdę z tego żywy. I ty też. Nie bądź tego taki pewien. Stworzyłem potwora. A nie jak w tym aniu, ja pijdzie. Ale niektóre są takie właśnie, że no bo głównemu bohaterowi się udaje. Chyba w Grisai był taki motyw.
Fantomie możliwe, ale nie potwierdzę. Hej, Delfin. Dowiedziałem się, że w dzielnicy Lantern kręci się sporo dozowców. Pewnie szukają jakiegoś przewodnika. To co? Trzeba się tam wybrać. W pobliżu jest most, który pozwoli ci się tam dostać. O, świetnie. Telekonferencja. Cześć, Fetch. Cześć, Abigail. Przypominam ci, że DOZ zniszczyło ten most. Podobnie jak 520. Witam pana Malkontenta. Przewodnikowi żaden most nie jest straszny. Zniszczony czy nie, prawda, Delsin? Może warto spróbować, Reggie. W porządku, wygląda na to, że jesteś w dobrych rękach. Wiesz, zadzwoń do mnie, o ile dotrzecie na miejsce. Jak ty z nim wytrzymujesz? Opłaca rachunki. To było to. Ale to jest paradoks. Jak to znaczy wszystko wskazuje na to, że zło wygra w pełni wygrał dobro. Ale jak w Alchemiście wszystko miało się skończyć perfect, tip-top i cacy, to... Znaczy, no i było cacy, koniec końców było cacy. No to kolejne zadania poboczne. Tu jest puścizna kola, z tego co widzę. Będzie warto się zająć tym. No, dla Ala może tak, dla Ada nie bardzo. Wiesz co, obejrzyj sobie film. Nie, to się dobrze skończyło. Demon dobrze się skończył, z tego pamiętam. Obejrzyj sobie ktoś tam film, bo była powiedzmy taka kontynuacja tego. Nie chcę się spoilować, co się tam działo, ale to jest jakby... kontynuacja tego i nie wiem, taki true ending. Nie pamiętam, który to był film, ale no był taki właśnie film, który można nazwać true endingiem. Miej pasję, jedną pasję i drogę w życiu. Strać sobie. Co wiesz w filmie? Żywa? Czekaj, ci to znajdę. Nie pamiętam, który to był film, ale oglądałem film, który był kontynuacją. To się w 2011 skończyło. To jest to. Nie dam, temu dałem szóstkę. Kurde, ej, nie pamiętam. Albo to było w pierwszym Full Metalu? W tym połowie niekanonicznym? Perceive a best international of battle lies in the hands of two. Jest to, nie pamiętam. Bo były, wiesz, jak wiesz, były no dwa razy, były dwa podejścia były do Full Metala. I chyba jednak to pierwsze, to gorsze miało rozszerzone zakończenie. Ale wydawało mi się, że kurde, nie wiem. Już nie wiem. Wiem, ale pierwsze nie trzymało się mangi pod koniec. Tak, tak, tak. Właśnie dlatego pierwsze było gorsze. Pierwsze podejście. Pierwsze było gorsze. I to chyba pierwsze miało właśnie takie rozszerzone zakończenie. Albo drugie. A to gdzieś oglądałem. I faktycznie to był dobry ending. Dobry ending, gdzie... no... tak prawdziwy. Co nie pamiętam, ale było coś takiego.
Musiałbyś sobie pogrzebać głębiej. Co to za kluczek? A, hej! Moc papieru? Nic mnie już nie zdziwi. Czekaj! Jakieś króliczego igami. Nie, nie wiem. Króliczego igami mi zwiewa. Już idę. Gdzie kliczek? Jest kliczek. O kurde. Przewodnik papieru, no ładnie. O, znalazłem kliczka. Fetch? Nie. A, powinienem cyknąć fotę. To nie Fetch, ale przypomina ją. Nie pamiętaj tej misji. Była taka misja? Nie było takiej misji, pamiętasz? Co to w ogóle za misję robię? Bo ścigam sobie króliczka. Uuu, nieskończona prędkość, jasne. Wyssanie neona rzecz jasna. To też sobie dam. Oczywiście wyssanie dymu jest ważniejsze. I dymne moce już mam wszystkie w zasadzie chyba. O, 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 tu jest jeszcze wyssanie przeciwnika. To jest jak najbardziej przydatne. Tutaj wszystko. No, nowych jeszcze nie mam wszystkich. Del. Już nie jestem szczandelowcem, jestem człowiekiem dymem. Badaj miejsce zbrodni, bla bla. Dróg publiczny jestem, bla bla. Hmm.
Papierowy łabądek? Pewnie tego gościa. Na razie, trzymajcie się. Tajemnica Infamous. Nie można łączyć z profesorem tajemniczy Infamous, który ponownie rozpoczął misję z pakietu tajemniczy. Jeśli nie uda ci się rozwiązać problemu, wejdź na Infamous Paper. Ham. O, to jest jakaś dziwna mecz. Już wiem, czemu nie pamiętam tej misji. Dlaczego nie mam jeszcze misji? No, poczekajcie. Może uda mi się połączyć siecią. Bo nie mogę misji zrobić, dlaczego nie, dlatego, że nie jestem połączony. Już ja jestem połączony. Dwa łączenie. Wiecie co? Ja to chyba zrobię na offline. Już poza streamem nagram, powiedzmy tam 10. Chociaż zaski, wifi, no. W sumie czekaj, mamy dzisiaj. Nie. Oleja jasna. Ja chyba to zrobię offline w takim razie tę misję. Będziecie mogli sobie na VOD obejrzeć. Ale tajemnicę kola to sobie już zobaczymy. No i teraz nieskończony sprint to jest coś. Mam nadzieję, że w goście będą muzykowie. Halo? Hej, co tam? Delsin, chciałbym, abyś się z kimś spotkał. Tylko trzymaj nerwy na wodzy. A kim jest twój przyjaciel? Informatorem DOZ. I co, nagle im ufasz? Przecież przed chwilą chcieli cię zabić. Nie popełni tego samego błędu, co oni, Delsin. Każda grupa składa się z różnych ludzi, a ten gość chce nam pomóc. Dobra, dobra. Będę się kontrolował. Ja lubiłem bardzo muzykę. Na tajne spotkanie DOZ. Nie wiem, co będą omawiać, ale na pewno coś ważnego, skoro spotykają się w ten sposób. Możesz im śmiało powiedzieć, co myślisz o tym, jak cię potraktowali. Chyba powinienem iść za tobą. Hej, czekaj! Moc betanu będzie ciekawa. Z tym sprintem to nie pościg.
No cześć. Kurde. Dobra. Miałem to oszczędzić na czarną godzinę, ale czarna godzina jest teraz. Sebastian Wolf, a ty jesteś Raymond Wolf. Co, przypadek? Był moim bratem. O, przepraszam, stary. Nie musisz. Porozmawiam ze swoimi ludźmi o przerzucie do Australii. Odezwę się, Darcy. Dzięki za pomoc. No dobra. Halo? Halo? Delsin, chciałbym, żebyś z kimś porozmawiał. Jest dla mnie niezwykle cennym źródłem informacji i ważną osobą w ruchu oporu walczącym z DOZ. Siema, brachu. Nie znasz mnie, ale to... O, Zik. Byłem tam... Chciałem ci przypadkiem nie zabiłem? Ale mniejsza z tym. Jako stary wyjadacz mam dla ciebie kilka rad. Mam nadzieję, że ich wysłuchasz. Wygląda na to, że chyba nie mam wyboru. Świetnie, świetnie. Tak czy owak, na pewno masz mnóstwo pytań na temat tego, co się dzieje z twoim ciałem. Twoje hormony wariują, a ty masz wrażenie, że zaraz wybuchniesz. Zaraz, o czym ty gadasz? Ale musisz trzymać w sobie całą tę rozpierającą cię energię. To niebezpieczne. Rozumiesz mnie? Któregoś dnia znajdziesz odpowiednią osobę, z którą podzielisz się mocą. Będzie to punkt zwrotny w twoim życiu. Poczujesz się wtedy, jakbyś wgryzł się w wielką kanapkę z fajerwerkami. Będziesz myślał o tym, żeby nic nie wyleciało w powietrze. Rozumiesz mnie? No, nie bardzo. Świetnie. Fajnie się gadało. Naprawdę fajnie się gadało. Trzymaj się, brachu. Lol. Kanapkę. Kanapkę, mój drogi przyjacielu, kanapkę. To lecimy dalej. Dobry ten sprincik. Taka ta mocno nowa jest dobra do szybkiego przemieszczania się. Ale do walki zdecydowanie dym. Wiesz, se w życiu, ale z fajerwerkami to nie. Spróbuj. Warto. O, finałowa misja. 20 zł za ile? Za 4 misje? 3 misje? Znaleźli mnie! Musisz mi pomóc!
Jezu, wydałem za to DLC 20 misji, 20 zł, rozumiecie? Żeby usłyszeć głos Zika jeszcze raz. I o jego kanapce swoje wyrykami. No, zapraszam. Dalej, dalej. Dymu. Ten co jest nieśmiertelny? No. O, wziął i umarł. Podążaj za rybą. Znowu za tą rybą. Już nie ma żadnej... A, jest ryba. Jest tutaj gdzieś jakaś rybka? No tu jest jedna rybka, tu jest jedna... Trzymam iść na górę, no. Bo innej opcji nie ma. Rybka. Jestem ślepy, nie widzę żadnej rybki. Znowu podążaj za rybą.
Aście się uwzięli tej ryby. Pochodzę dookoła, może coś się stanie. Chyba, że tu gdzieś indziej jest ryba. No nie ma opcji, muszę iść na górę. Chociaż nie. No i gdzie jest ta rybka? Rany! Gdzie jest ta rybka? Jest! Znalazłem rybkę! A, tu jest, dobra. Delsin, jeśli tego słuchasz, to znaczy, że nie żyje. Mam do ciebie ostatnią prośbę. Zanieś wszystkie zdjęcia, dowody i zapiski do Zika. On dopilnuje, aby ludzie o wszystkim się dowiedzieli. Miej świadomość tego, co robisz. Twoje uczynki kształtują nie tylko ciebie, ale i cały świat. I traktuj dobrze swojego brata. Ja przez ostatnie 10 lat życia próbowałem dowieść, że to właśnie mój brat odpowiada za cały zło tego świata. Z tego żałuję. Żegnaj, Gazi. Fuck. Fuck. No halo, halo. Kto do mnie dzwoni? Delsin, to Zik. Właśnie się dowiedziałem, że mogę jakoś pomóc? Tak, mam ci dać jego notatki. To gdzie się spotkamy? Świetnie. Przekażę je odpowiednim ludziom. Podam ci miejsce, w którym będziesz mógł zostawić przesyłkę. Dobra, notatki są tam, gdzie chciałeś. Co z nimi zrobisz? Działam w pewnej grupie. Komunikujemy się przez sieć. Dążymy do obalenia DOZ. Być może w notatkach Ulfa znajdziemy jakiś słaby punkt tej organizacji. Tak czy owak, nie zdziw się, jeśli natkniesz się na te materiały w internecie. Jesteśmy w kontakcie. A, Cole byłby z ciebie dumny. Dobra, dzięki. Trzymaj się, Zig. No, dodatkowa kamizelka zblokowana. No fajnie, że odblokowałem kamizelkę, no ale... To wszystko? Rozczarowujące. Mocno rozczarowujące. Równie dobrze tego mogłoby nie być. Chyba, tu są te zadanka, których no, nie dam rady zrobić. Niestety. Będę musiał to offline zrobić. Poza strumyczkiem nagram VOD. Ja o samym fabularnym sobie to już byś skończył grę, tak? Ale ja chcę zrobić 100%, ja robię platynkę.
Chyba cholera jasna, nie mam pojęcia jak skończę grę na poziomie expert. Rany. Bo to jest właśnie jeden z wymogów achievementów, czy szczofek. Złota trójka za ukończenie gry na poziomie expert. Ja już gram na normal i no, jest dość ciężko czasami, tak powiem. A będę musiał jeszcze dobrym grać. No będzie ciężko. O, zły ruch, stary. To będzie cudne! Automatyczne wieżyczki? To nie fair! Aha, tylna strona to ich pięta achillesowa. Wiedziałam, że dasz radę. Muszę skakać po tych ustrojstwach jak żaba. Cholera, są bezlitosne. Walą do mnie jak do kaczki! Okej, to jest przerwa. Ten samochód jest bezużyteczny, chyba że stanie się wyrzutnią. W końcu przestaliście się chować za swoimi zabawkami, co? Ło, to jakieś nowe. Trzeba to jakoś ostrzej zrobić. No ładnie. No nie, będzie boss battle jakiś. Jak chromole. Pani to musi mieć chyba słabość do mostów, co? Więc mnie poznajesz? No tak, tak. Miała mnie pani na widelcu parę tygodni temu i... Puściła wolno. Zmieniłeś się. Chodzi o ten dym? Tak, to nowość. Podobno znasz nowe sztuczki. Poszerzasz arsenał. Nie wiem skąd te informacje, ale jestem po prostu zwyczajnym chłopakiem. Sprawdźmy. Nie robi to na mnie wrażenia.
O kurde, jak ja mam to coś pokonać? Duży. A teraz wykończ tego dryblaca i porozmawiajmy. Ale wiesz, że to jest jeden z twoich? Zaczynam mieć kompleksy. Chcę, żebyś sobie odpuścił. Jezu, ja sobie nie wyobrażam tego, jak ja to będę przychodził na ekspercie. Już one kill będzie. Skłamałem w kwestii neonu, ale zaoszczędzę nam czasu i powiem, po co tu jestem. Chciałbym pożyczyć odrobinę twojej mocy. Naprawdę miałabym ci oddać swoją moc? W sensie, nie muszę od razu burzyć mostów, ale wystarczy, że powyciągam betonowe kolce z nóg moich przyjaciół, tak? Potem już nigdy mnie pani nie zobaczy, obiecuję. Chyba mam lepszy pomysł. Będziesz dla mnie bezużyteczny, jak wrócisz do wioski. Może zostaniesz tu ze mną? Wiesz, chyba mam lepszy pomysł. Delsin. Rozczarowujesz mnie. O nie! Co się stało? Co się stało? Ale co się stało? Pojawiło się coś latającego. Co się stało? Ale fajne miasto. McDonald. A nie, to nie McDonald. To Chinatown. O, dzielnica Lantern. Wybierałem się tutaj. Wybrałem ciekawszą trasę.
No ładnie. Mam o 2 odłamki, nic nie mogę kupić. I Bóg jeden wie, co się stało. O, i znowu trzeba niszczyć te dulne, mobilne cosie. To się kupy dopisza, co nie? To jest właśnie pytanie, na które chciałbym poznać odpowiedź. Taki plot twist. No ja bym chciał wiedzieć, o co tu chodzi. No i się zaczęło. Kurde, nie biją. Ja zrobiłem na ekspercie, nie dam rady tego przejść. A to plot twist, bohater z dwójki. Jaki bohater z dwójki? Tych bohaterów z dwójki było sporo. To jest ich dużo za dużo. To faktycznie lepiej dym. Ale tu są, jest głównie są neony głównie. Ajajaj. O, jak to panie zrobić? Najpierw graffiti trzeba zrobić.
Fajna małpka. Mój prawdziwy talent. Jezus, ale jakie mam... Z tym to będzie zabawy. A już się boję, co... Już się boję, co będzie na ekspercie. Misja fan jest zasadna? Jakąś misję dostałem. Fan. Cokolwiek to znaczy. No i dobra, jedna dzielnica jest już oczyszczona z tych miejsc i teraz tylko to ogarnąć. A tam, gdzie nie ma tych zagłuszaczów, to i tak jest tam ciężko się dostać. To na wodzie jest. To odłamek jest na górze. Wyzyzaj tego Neona. Dziękuję.
To nie, to nie zna on? Już to jest ten on. Aha. Jakbym miał auto, ej, moje Jezu, jakby to było piękne, to byłoby piękne. No wejdź od tego. Dobra. Szybko na dach. To jest nawet dobra taktyka na walenie z rakiet, tylko trzeba przez to odnawiać ten dym. Jezu, jeśli miałbym to zrobić na eksplozji, to musiałbym to naprawdę spokojnie przejść. Strasznie cierpliwie. Bez żadnego raszu ani nic. Na szczęście tu widzę, że wrogowie się nie odnawiają. Lipka. Dobra, jakoś się udało. Zjadam włosu na tym najtrudniejszym poziomie. To jest tragedia.
O. No i stacja zniszczona. Nie żeby się już tu nie wracać. No to jest chyba ta lampa. Chyba, że to neonem muszę zniszczyć. To by zmieniało postać rzeczy. Chyba, że to nie chodzi o tą lampę, a po prostu jak debil się tym bawię. Tak, jak debil się bawię z tym, z tą lampą. To był dron, po prostu to był dron. Dobra, czy stać je zostało do zniszczenia, spoko. Tu gdzieś jest dron. Ale jest już chyba śpiący, że nie potrafię niczego zauważyć. Może i tym razem jest jakoś pod ziemią czy coś. Tak. Adios!
Dobra, jeden pojedz za jednego. Spokojnie się ich wybije. Bez pośpiechu. Byleby się nie dać przytłoczyć. No, easy peasy. Także to nie jest jakieś trudne. Jeśli będę leciał dalej z tą samą taktyką, nawet na ekspercie, to zaliczę grę bez problemu. Wystarczy cierpliwie podejść. Okej, zostały jeszcze dwie dzielnice. Tu się aż przypominała Science. W czwórce też takie były wieże do zniszczenia. No zerżnęli. No i stąd mogę sobie poniszczyć te wieże. Zlikwiduje, ale tutaj bardziej. Jest tu gdzieś wieża, czy... nie widzę. Aaaa!
Dobra, i zostały 3 wieże do zniszczenia na pewno. A już to już później. Mam jakąś moc do blokowania, czy nic nie mogę? Znowu mam odłamki, nie mam mocy. Dobra, mam tu jakiś dym do zaliczenia, znaczy do zabrania. Dym. No właśnie, nie ma. Spadem to ciężko. Żadnego obezwładniania. Tylko te koksy mi zostały do zniszczenia, widzę, że się kryją. Damn it. Nie mam czym strzelać. Ale mam dym. Dobra, tu jest jeszcze jeden typ, którego nie widzę. Miałem w końcu, czy on jest nade mną, pode mną, czy gdzie. O! No dobra, nieważne.
Okej. No i zaliczone. Kolejne centrum. Donat. No i o nie, jeszcze dwa centra zostały. Nie, trzy centra, o rany. No dobra, patrzę tak, wypadałoby zsejwnąć. Nie zdobędę w ten sposób trofeum. Jakbym na przykład chciał włączyć sobie expert pod sam koniec gry. Tego szukać gry. No nie da się tak. I gdzieś w oddali są wieże. To jest wielka wieża. No nie możesz kiwania, no nie da się. Chyba to są gdzieś dwa helikoptery, dobra, jeden. Dobra, dwa helikoptery z głowy. Więc tak, muszę się podładować w jakiś sposób. Ale dobra, najpierw będę strzelał ze zwykłego laserka. Jakie obezwładnianie! No dobra, tu jest gdzieś neon, o jest neon. Dobra, i gdzie jest ten Wombo Combos? Tu jest. O! Na tysiące kawałków spyskuje. Tu nie przyjdzie?
Bing. I kolejne centrum zniszczone. Zostało jeszcze dwa. Jeszcze tu sobie powysysać. To sobie powysysać. No nic, tak, tutaj jest gdzieś wieża, wielka wieża. Skoro jestem neonem, czy ja poruszam się z prędkością światła? Bo neon to mimo wszystko substancja, ale... Czy mogę się poruszać z prędkością światła? Jest jakiś drugi helikopter? Na szczęście nie, ale loot jest. O. Tak, gdzieś tu są jeszcze dwie wieże. O! Jedna wieża znaleziona. Jak to? Za daleko. Dobra. Dobra, jeden typ najważniejszy z głowy. Kolejny typ z głowy. Szkoda, dobrze, że są oni tak głupi. Nawet z moim słabym aimem jest, będzie łatwy do ogrania. Najważniejsze, żeby znaleźć jakieś luki. Halo, to jest neon. Ktoś coś jeszcze? Tu jest koleś. Kolejny. I bez wszystkiemu temu, co powinno, to... Bez wszystkiemu drugi obszar, który powinien być trudniejszy, nie wydaje się aż taki trudny. Wystarczy ogarnąć sposób.
Atom G. Znaczy, o ile podchodzenie cierpliwe do gry można nazwać exploitem. No i przedostatnie zaliczone. Już widzę, że tam jest helikopter jeden. Tylko jeden, dobra. Easy peasy. O. Wszyscy? To jest trochę aż za proste. Gdzie wszyscy? Mimo wszystko przydałoby się jakoś odnowić moc. Dobra, kij. W sumie z drugiej strony mogę sobie tu ogień odnowić. Ała. Przecież dym na moc. Ha. Ajajaj. Ściana mnie irytuje. Dobra, jeden. A drugi gdzie? O, jest i drugi. No. I ostatnia stacja. Wszystkie stacje ogarnięte i można co najwyżej odblokować całą mapkę do końca.
Ale nie dostałem żadnego archiwka za stację? Żadnego OTF? Czuję się trochę oszukany. Ale tu są jeszcze jakieś te tajne akta czy coś. Będzie trzeba ogarnąć, ale to już na, jak będzie offline stream, zrobię VOD i na VOD będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało. Ja i tutaj już mam wszystko też ogarnięte, widzę. Także no. Zrobiłem dzisiaj dużo i jeszcze więcej. Także to już będzie powoli koniec, powoli. Jeszcze zobaczę na sam koniec, jak wyglądają tyrowki. O właśnie. Tyrowki, bo powinno być więcej ich, halo, halo. Jeszcze trochę jak gry przed tobą, więc spokojnie. Spoko, spoko. Ale wydawało mi się, że więcej zrobiłem tego. Przez 45 sekund utrzyma się w powietrzu. Jany, jak? Pogonem wygra jest korzystają z trzech rodzajów mocy. Czyli będzie jeszcze trzecia moc. Spoiler. Wykonaj doskok przez dwa czerwone przewody wentylacyjne bez dotykania podłoża. To się da zrobić, myślę, że bez problemu. Czy muszę jakoś ogarnąć, gdzie są. Dziewczyka szląży przez... Dziewczyny słabe w ciągu 6 sekund. No chyba sobie żartujecie. To musiałbym na easy zrobić. A widzę, że to jest dość częste osiągnięcie. No ale widzę, że to osiągnięcia wszystkie da się zrobić, to na spokojnie. Ale to osiągnięcie to naprawdę mnie zniszczy. Na eksperckim poziomie trudności. Największe zło. O, Jany. O, Jany, ile trzeba się będzie namęczyć, żeby zrobić.